Powiem szczerze, pisze Andrzej, że jak na wymiany co 5000 km to wygląda olej bardzo przeciętnie. Ciekaw jestem, jak ewentualnie spisałby się olej innego producenta, bo taki będzie zmieniony w okolicy czerwca-lipca. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Hyundai i30N, rok produkcji 2022, silnik 2.0, benzyna, 280 koni mechanicznych, przebieg 24 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżników tego odcinka będzie kilka. Po pierwsze, analizę zaprezentuję na tle odcinka numer 227, w którym również występował Hyundai i30N. Będzie okazja do bezpośrednich porównań. Po drugie, właściciel podesłał kilka różnych próbek oleju świeżego. Sprawdzimy stopień podobieństwa. Są próbki z pojemników z beczki, różne serie. Sprawdzimy, czy będą różnice. Inicjatorem tego eksperymentu jest Andrzej. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Andrzej skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajdują się trzy próbki oleju świeżego oraz próbka oleju przepracowanego. Pierwsza adnotacja. Od drugiej połowy 2024 zmienił się olej dla i30N, ale Andrzej miał poprzedni jeszcze w jednolitrowej butelce i to jest ta próbka. Roboczo nazwany stary zalecany Shell Helix Ultra ECT C2 łamane przez C3. Czyli tutaj pojawia się opcja porównania starej specyfikacji do nowej. Druga próbka to jest olej nowy, roboczo nazwany nowe zalecenie Shell Helix Ultra ECT AH C2 łamane przez C3. To jest olej sprzed pół roku, olej zalany w połowie 2024 roku. I teraz trzecia próbka oleju świeżego z beczki ZASO, świeży olej, który został zalany teraz, Shell Helix Ultra ECT AH C2 łamane przez C3. Próbka numer 4 to olej przepracowany po przebiegu 4671 km. I tutaj w ramach ciekawostek, różnica między Shell Helix Ultra ECT AH C2 łamane przez C3 a Shell Helix Ultra ECT bez AH C2 łamane przez C3 leży głównie w dodatkowych specyfikacjach i przeznaczeniu do określonych silników. AH w nazwie oznacza Asian Hybrid, co sugeruje, że olej został dostosowany do specyficznych wymagań silników hybrydowych stosowanych w samochodach azjatyckich, takich jak Toyota, Honda czy Hyundai Kia. Tego typu silniki często pracują w innych warunkach temperaturowych i wymagają oleju o lepszej stabilności w zakresie wysokich i niskich temperatur. Shell Helix Ultra ECT C2 łamane przez C3 bez AH to bardziej uniwersalny olej zgodny z normami C2 łamane przez C3, przeznaczony dla nowoczesnych silników spalinowych, zarówno benzynowych jak i diesla, w tym z filtrami DPF i GPF. Możliwe różnice w dodatkach uszlachetniających, wersja AH może mieć zmienioną formulację pod kątem specyficznych potrzeb silników hybrydowych, np. niższą lotność, mniejsze odparowanie, lepsze właściwości antyoksydacyjne czy dostosowany skład detergentów do pracy w trybie częstego gaszenia i uruchamiania silnika. Do samochodu zalany został olej Shell Helix Ultra ECT AH w klasie lepkościowej 0W30, klasy jakościowa oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 4671 km, eksploatacja w mieście 90%, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, brak dolewek, olej eksploatowany przez 6 miesięcy, brak płukanki. I szybko można rzucić okiem na różnicę w eksploatacji w stosunku do porównywanego odcinka, zdecydowanie łagodniejsze w odcinku numer 227, natomiast dla dzisiejszej próbki mamy nieco niższy przebieg. W ramach dodatkowych informacji Andrzej przekazuje sporo zdjęć oraz treści. Po pierwsze napisał tak: dotychczas mam za sobą 24 tysiące km i 5 wymian, interwały jak na zdjęciach. Auto mam od lutego 2023 i średnio rocznie robię około 10 do 11 tysięcy km, 90% miasto, reszta trasy. W tym miejscu prezentuję plik CSV z tym, co się działo w okresie wymiany oleju. Jeżdżę tylko na paliwie V-Power Racing 100 i teraz w tej turze wymiany był zastosowany dodatek do paliwa. Dalej mała ciekawostka. Olej w modelu z 18 roku versus olej z obecnej produkcji, który jest dopuszczony i zalecany w tym silniku. I to ten sam silnik G4 KH, tylko turbosprężarka była zmieniona w modelu od 2021 roku.
Główne cele badań. Sprawdzić z tych próbek, co mam, zgodność na przestrzeni ponad roku, to samo oznaczenie na olejach. Dalej porównać do tego, co kiedyś było zalecane oraz finalnie porównać nowy olej do próbki oleju przepracowanego. Powiem szczerze, pisze Andrzej, że jak na wymiany co 5000 km to wygląda olej bardzo przeciętnie. Ciekaw jestem, jak ewentualnie spisałby się olej innego producenta, bo taki będzie zmieniony w okolicy czerwca-lipca. Rozważam oleje z PAO. Andrzej zastanawia się, czy w tych silnikach wykazujących tendencję do zanieczyszczenia paliwem jest grupa olejów dedykowanych, które w takim samochodzie jak mój spisałyby się fajnie, a może to co jest nie wymaga zmiany, czy ewentualnie jakiś olej z dodatkiem, nie musi być konkretny produkt, ale rodzaj lub substancja. To są dylematy Andrzeja, które poddajemy pod dyskusję, zachęcam do komentowania. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego razy 3 w tle podczerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego, butelka z napisem stare zalecenie, jest następująca: 61,5 w 40 stopniach oraz 12,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 196. Płynnie przechodzimy do drugiego pomiaru, butelka z napisem nowe zalecenie. Lepkość dla oleju świeżego, butelka z napisem nowe zalecenie, jest następująca: 60,7 w 40 stopniach oraz 11,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 196. I pora na trzeci pomiar, ponownie nowe zalecenie, tylko inna seria. Próbka pochodzi z beczki ZASO, zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego, trzecia próbka, beczka ZASO, jest następująca: 61,3 w 40 stopniach oraz 12,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 196. I teraz jakie wnioski? Trzy razy praktycznie takie same wyniki, wskaźnik lepkości identyczny. Z punktu widzenia charakterystyki lepkościowej badamy trzy takie same oleje. W kolejnym kroku porównujemy te wyniki z deklaracją producenta, obserwujemy każdorazowo bardzo wysoką zgodność dla lepkości mierzonej w 100 stopniach Celsjusza oraz umiarkowaną oscylującą między 3 a 5% w niższej temperaturze 40 stopni Celsjusza. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Próbka po przebiegu 4671 km. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 53,6 w 40 stopniach oraz 11,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 203, a to oznacza, że otrzymujemy kilka ciekawych wniosków. Po pierwsze, w tych silnikach po przebiegu około 5000 km lepkość w niższej temperaturze redukuje o kilkanaście procent. Dla porównania, w pierwszym wierszu mamy poziomy zmian dla oleju, który pracował w silniku 10000 km. W tych silnikach badaliśmy dwa różne oleje, Miller's oraz Shell.
Wszystko wskazuje na to, że jest tak, jak Andrzej napisał na samym początku naszej korespondencji, ten silnik ma tendencję do stosunkowo szybkiego rozcieńczania oleju paliwem. Zobaczymy, co wyjdzie w podczerwieniu oraz w teście jednokroplowym. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Ogólna ocena oleju to środek skali, nie widzę niepokojących sygnałów, zanieczyszczenia stan umiarkowany, widoczne poszarpania na strefie zewnętrznej, co może mieć związek z czynnikiem zmieniającym charakterystykę lepkościową. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. W pierwszej kolejności porównanie widm dla trzech próbek oleju świeżego plus ekstra dorzucam czwartą z poprzednich odcinków. Wszystko wskazuje na to, że formulacja tych olejów jest dokładnie taka sama, różnice na minimalnym poziomie. Dalej oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. W podczerwieni następujące wnioski. Dość mocna degradacja dodatków. Stopień sulfonowania oraz nitrooksydacji wczesny stan ostrzegawczy, utlenienie pod kontrolą. W kilku miejscach odnotowujemy sygnały mogące pochodzić od rozcieńczenia oleju paliwem. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 81%, co może sugerować, że wymiana oleju w tym samochodzie powinna być realizowana nie rzadziej jak 5000 km. Co ciekawe, charakter eksploatacji nie odgrywa tutaj znaczącej roli. 90% miasto dla samochodu z dzisiejszego odcinka oraz 30% z odcinka numer 227, a wynik końcowy bardzo podobny. Natomiast dla każdego parametru można zrobić szczegółowe porównanie, które może doprowadzić do różnych konkluzji. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!